Hej ekipa, witam was, Stanim, witam was serdecznie ponownie w Bang of Poles z naszym Poland Ball Torem, albo dla innych husarzem. Słuchajcie, ogrywam dzisiaj specjalny odcinek, pomimo tego, że troszkę już ograliśmy grę, ograliśmy na live'ach, mimo wszystko twórcy dodali bonus w postaci kilku ciekawostek, ale wszystko po kolei. Najpierw skaczamy do naszej maszyny losującej, bo podobno tu jest coś ukrytego. Tu jest ukryta fajna rzecz. Tak, jest kod specjalny. Jak widzicie, jest sama przylepna karteczka 5340. To jest specjalny kod, który trzeba wprowadzić, więc już proszę bardzo. 5, 3, 4. I ostatnia cyferka tego losowania, 0. Mamy to, moi drodzy, jak widzicie, faktycznie klucz aktywny i mamy piłeczkę. Co my dostaliśmy? O, chyba wiem, co to jest, moi drodzy. Jak pamiętacie, tak jest, to jest czapeczka z serem. Jak najbardziej użyję, jak najbardziej tak. Jestem bardzo zadowolony, że taką czapeczkę pozyskaliśmy. W takim razie zmieniamy broń na ser, kiełbaskę, tarczę zmienimy na może o taką i brudkę ewentualnie damy, jakby nie było, wiecie co, puszczymy może o taką. Czyli zmienimy sobie całkowicie wygląd pod dzisiejszy odcinek. Oczywiście spotkamy się nie tylko dla tej czapeczki, ale także żeby uczcić dzień. Jaki to dzień? Słuchajcie, mamy gance ze złotem. Mamy takie kolorowe, różnokolorowe balony, dosyć charakterystycznych kolorach. I mamy tam czterolistą kończynkę. No, znaczy tam widzę trzy listki, ale ich będzie czterolistne. Dajcie mi znać w komentarzach w tym momencie, co to jest za święto. Już wiecie? Oczywiście Dzień Świętego Patryka, czyli szukamy lepkanonów, szukamy garnców ze złotem, szukamy typka, który roznosi oczywiście złoto, które się buja na tęczy i musimy znaleźć, z tego co się zorientowałem, z tego co mi Tolmaj tutaj podpowiadał, trzy garnce, musimy rozwalić trzy garnce i dzięki temu uda nam się wywołać tutaj naszego krasnala w zielonej czapeczce. Można powiedzieć, że to jest krasnal. O, tu jest trzeci garniec. Dobra, mamy to. Rozwaliliśmy trzy garnce. I teraz gdzie kolegę szukać? On się gdzieś tu kręci. On podobno gdzieś tu się kręci. Gdzieś tutaj powinniśmy go znaleźć. Tylko pytanie, gdzie? Musimy dobrze wypatrywać, więc bądźcie czujni, czy gdzieś on tu się pojawi. Mam nadzieję, że tak. O, patrzcie, dzień dobry kolego. Patrzcie, mamy, wow, mamy tych tutaj, aha, to nie wy. Wy tu wrócić, oddawać mi tutaj, już, o, dobra, zebraliśmy trochę punkcików. Jak widzieliście, lepkanony tu są, troszkę się rozpierzchły, co najgorsze, bo teraz nie wiem, gdzie ich szukać, czy gdzieś oni tutaj, a są, mamy ich, dobra, ci z tych wypadają, wracać tu, o, oczywiście tęcza, wracać tutaj, o, super. Jeszcze kolega jeden, wrócuj tutaj, dobra, zebrałem chyba z wszystkich. Dobra, tam jeszcze jeden gdzieś uciekł, więc musimy go dobrze namierzyć. Mam nadzieję, że... A, nie, to nie ten, to nie ten. Musimy go namierzyć, bo tutaj faktycznie z niego punkciki lecą. Natomiast to i tak nie jest ten, którego szukam. Ten był taki duży, jak pewnie zauważyliście, który się rozpadł na mniejszych. Natomiast gdzieś tu jeszcze znajduje się jeden. Tak przynajmniej tutaj ktoś, znaczy Tolmaj, mi sugerował, więc bądźcie uważni, szukamy! Znalazłem go, tu się kolega kręci, chodź tutaj. Dobrze, mamy te punkty. Jeszcze kolega, wróć tutaj, ja cię widzę kolego. Wracaj, oddawaj nam punkty, patrzcie, mamy to. Trzech pokonanych, dobra. Teraz pozostaje nam wypatrzeć jeszcze, tam siedzi, widzicie, tam u góry siedzi. Jeszcze lepkanon, tam się znalazł, tylko teraz trzeba tam jakoś wskoczyć. Dobre pytanie, jak tam wskoczy? Może bym założył czapeczkę Tora, a może on sam zejdzie łaskawie jakoś. Kolego, zejdź do nas, mamy do pogadania. Wiecie co? Trzeba będzie założyć czapeczkę Tora. W takim razie, nie przedłużając, fajna jest czapeczka z serem, ale jednak Tor nam zdecydowanie w tym momencie pomoże. Panie Tor, lecimy, bo tam jak widzicie... A jest, patrzcie, mamy go, ścigamy go!
Zdobyliśmy, to jest chyba wszystko. Natomiast tam u góry coś świeci, jak widzicie. Wbijamy tam do góry. Chyba to jest nagroda za dzisiejsze poszukiwanie. Mam taką nadzieję. Tylko wbijamy. Hop, raz, dwa, raz, dwa. I mamy, co zdobyliśmy. Zobaczmy, coś ciekawego zdobyliśmy. O, ile tu punktów jeszcze leży. Świetnie, pozbierajmy wszystkie. Przyda się do kolejnych poziomów. A tymczasem, co my zdobyliśmy, zobaczmy. Brodę, dostaliśmy brodę, moi drodzy. Ciekawy jestem, czy coś tu jeszcze ekstra znajdziemy. A propos, tam gdzie był pierwszy, czyli było ich dwóch. Tam był jeden koleś, zdobyliśmy brodę. Tutaj zdobywamy kapelusik, z tego co widzę. Tylko trzeba tam jakoś doskoczyć. Jest tu jakaś pewnie trampolina, znane życie. A jak nie, o to będzie problem. Musimy sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. Pasowałoby się wybić na kimś. O, hihu. No, szef się jednak nie chce do nam pomóc. No słuchajcie, a nie, tam coś mryga. Tam musi być trampolina. Mam nadzieję. A nie, nic tu nie ma, dziwne. Wydawałoby się, jakby tam była trampolina. No nic, w takim razie musimy się na jakimś koledze się podbić. Hopa, raz, dwa i ciśniemy tu po kapelusik. No niestety się nie udało. Trzeba by jakiegoś bola tutaj pchnąć, aby było nam łatwiej. Raz, dwa i mamy kapelusik. Zdobyliśmy, moi drodzy, zdobyliśmy kapelusik. Zobaczmy, jak ten kapelusz się prezentuje. Uwaga, uwaga. Mamy kapelusik Lepkanuna. Jest, spoko, mamy to. Broda i kapelusik gotowe, zdobyte. Ciekawy jestem w takim razie, czy może jeszcze jest tarcza i ewentualnie jakaś broń. Na przykład garnic. Poszukajmy, czy jeszcze tutaj coś ekstra znajdziemy. Moi drodzy, jednak to jest wszystko. Nic więcej już nie ma, żadnego Lepkanuna już więcej nie spotkałem. Jak widzicie, jesteśmy w pełni wyposażeni i świętujemy Dzień Świętego Patryka. Więc wszystkim Patrykom już składam wszelkiego dobrego, wszystkiego dobrego, więc bawcie się dobrze. A my czekamy na kolejne eventy i z tego co Tolmaj mi tutaj zasugerował, ten event nie został pobrany ze Steama. Okazuje się, że twórcy w takim razie musieli mieć w planach już go wprowadzenie wcześniej. Czyli w momencie, kiedy wypuścili już produkt, ten event znajdował się w kodzie gry. To jest dosyć ciekawy system, dosyć miłe z tej strony od twórców, bo my możemy się spodziewać więcej takich akcji. Ale uwaga, trzeba być czujnym, trzeba zaglądać do gry, trzeba dokładnie obserwować fanpage twórców na Steamie, na Discordzie, bo tylko tam znajdziemy te odpowiednie informacje o tym, że coś się dzieje w grze, chyba że zaglądamy do gry dosyć regularnie. Mam nadzieję mimo wszystko, że wam się ta zabawa dzisiejsza podobała i z niecierpliwością czekamy na kolejne. Natomiast ja wam za dziś dziękuję, pozdrawiam was, Staniu. Hej, hej! Bang on Balls Chronicles.